Zakończyły się emocjonujące rozgrywki amatorskiej ligi piłki siatkowej. Zawody ruszyły w październiku ubiegłego roku, a o Puchar Najlepszych walczyło 9 drużyn. W sumie rozegrano 18 kolejek, aż 72 mecze. Uroczyste podsumowanie turnieju odbyło się 23 kwietnia, kiedy to nagrodzono zwycięzców ligi. Miejsce trzecie zajęli Kufle. Drugą pozycję wywalczyła drużyna Sadowne Rafałki. W tym sezonie triumfowali zawodnicy z Wąsewa. Reszta zespołów odebrała podarunki pocieszenia. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsora turnieju, czyli Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Wyróżniono także zwycięzców w plebiscycie na najbardziej wartościowego gracza zespołu, w którym głosy oddawali zawodnicy ekip przeciwników. Komisja sędziowska za najsympatyczniejszą w sezonie uznała tegorocznych debiutantów, drużynę Andrzejewa. W niedzielę rozegrano również wielki turniej zakończenia sezonu siatkarskiego, w którym zwyciężyła drużyna Kufli w finałowej rozgrywce pokonując Dream Team Wąsewo. A kolejny sezon siatkarski ruszy w październiku. Zapraszamy!